Teraz popatrzymy sobie, gdzie jest DJI. Tu jest, pode mną, teraz. Tak jakby stał cały czas, nie? Trzeba się zebrać w sobie, bo zaczyna przekwitać. My dzisiaj zebraliśmy się przed 7. Jest chłodny poranek, 11 stopni, ale jest naprawdę fajnie. Słońce jest nisko, taka lekka mgiełka. Rewelacja. Już ustawię pierwszą kamerę i za chwilę jedziemy. Słuchajcie, nie miałem z czego wystartować. Mam nadzieję, że to miejsce, które wybrałem do startu, da radę. Już popatrzę, coś anteny mi się podejrzanie ruszają. A nie będę przesadzał, jeżeli chodzi o... w takim razie o... zasięg. Tu jest dobrze. Teraz jest absolutna petarda. Ruszyłem 15,8. Akumulatory nie są największe. Widzę, że środkiem mógłbym tutaj też przelecieć. Może nie od razu. Żebyśmy nie zgubili tego drona. A to wygląda fantastycznie. My szliśmy tędy, tą dróżką. Tak, ja jestem tutaj, może nie na końcu niej, ale w tym miejscu. I teraz chciałbym dokonać małej eksploracji, bo tu jeszcze nie latałem. Te wyspy wyglądają fantastycznie w rzepaku. Łódź podwodna, tak? Czy wyspa? Mała wysepka. Kwitnąca roślinka, świetnie. Dobra. Możemy polecieć sobie dalej. Ta jest też konkretna. Czy warto było ten spacer zrobić? Tak, tu jest świetnie. To jest taka przerwa. To spróbujmy. Troszkę pod wiatr. Słyszę go dobrze. Ładnie to wygląda. Mamy pierwszy plan. Mamy plan drugi. Rewelacja. No jestem nadal kawałek dosyć. Ale wygląda to świetnie. Podoba mi się. Dobrze. Muszę troszkę poprawić sobie drążki. Polecę teraz kawałek dalej i zobaczymy sobie następną. Nie wiem nawet, co tutaj jest najciekawsze, bo latam tutaj pierwszy raz. Fantastycznie to wygląda. Dobra, mam koniec akumulatora. Chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie przelecieć przez ten zagajnik za mną. Zobaczymy sobie, już rozpoznamy, czyli podlecę tu bliżej. Mam 14,3, jeśli chodzi o napięcie. Czyli nie za dużo, ale teraz je zwolnimy. I tutaj gdzieś widziałem prześwit, albo mi się wydawało. Czy on tu faktycznie jest? Jest tu jakiś, kurczę, prześwit. On nie jest za duży, ale z drugiej strony, jakbym przeszedł dołem... Tak, spróbuję to zrobić. Czyli przejść dołem, ten początek, tak? Dalej się można podnieść. To było chyba tu. Super, tu jest bardzo dużo miejsca. Wydawało się, że tu prawie nie ma. Nawet tędy da się. Tak, spokojnie. Muszę poprawić sobie troszkę anteny, bo mam wrażenie, że mam słaby zasięg, że mi się... złącza poluzowały. Dobra, wrócimy. To jest 13,8. 14. Musiałem wystartować znowu z pozycji gruntu, ale dałem radę. Gdzieś tutaj lata Mavic. Gdzieś tu lata jakiś DJI. Nie widzę go.
coś tu jest gdzieś blisko, nie? Fajne uczucie, jak są dwa drony w powietrzu. Tu jest. Teraz go widzę. Jest to skubaniec. Dobra, lecimy na naszą misję. 15-4. Nie za dużo będziemy się bawić w tym zagajniku. On okazuje się, że jest najlepszy jak na razie. I tu poszukamy jakichś fajnych przejść. Tutaj już było za gęsto. Tu jest też gęsto. Ale on może służyć jako pierwszy plan do tych rzepakowych ujęć. Dobra, spróbujmy zrobić teraz takie nawiązanie i wzdłuż tej granicy zagajnika. Da się tu przelecieć nisko? Da się. Nie za nisko, ale da się. Teraz wejdę trochę wyżej. Tutaj gdzieś była ta przerwa, jest. Ekstra. No to już mniej więcej wiem. Więc pierwszy numer, jaki mogę zrobić, to jest przejść gdzieś tutaj dołem. Pod światło jest to dużo lepiej widoczne niż ze światłem. Tu. Cyk. To jest jedno. I drugi motyw był gdzieś tu. On był też bardzo fajny. Świetny. Podobało mi się. Teraz niziutko nad rzepakiem. To przejście niskie też jest ekstra, tuż nad trawą i ostatni motyw niski całkiem, tutaj idzie bardzo dobrze. Tak, rewelacja. Nie wiem gdzie jestem, tu muszę troszkę zwolnić. Teraz popatrzymy sobie, gdzie jest DJI. Tu jest, pode mną, teraz. Tak jakby stał cały czas, nie? Nie rusza się. No i co, te funkcje automatyczne właśnie tak działają. Że włączasz ją, a dron głupieje. Za 10 tysięcy. Dobra, może chociaż nagra mnie. Bliżej poproszę. Teraz się chyba ruszył. Mam takie wrażenie, że on się rusza, ale bardzo wolno. 14-2. Niewiele zostało. W takim razie robimy rundkę jak najniżej tu. To w takim razie wrócimy jak najniżej do mnie. Wolniej. Ekstra. Super. Jestem. Patrzę w takim razie, co by się wydarzyło. Tutaj jest przejście, ale już nie za dużo. Wystarczy. Bardzo fajnie. Mam jeszcze jeden akumulator. Wykorzystamy go. I to będzie na dzisiaj tyle. 13,8 to już jest troszkę za mało. Lądujemy. Ok, ostatni akumulator na dzisiaj. Wszystko jest w porządku. Ja tutaj nie widzę za dobrze, bo mi świeci słońce, ale w goglach jest rewelacja. 16,5 to jest mały akumulator. Znowu start z ziemi. Szybko wystartowałem. I polecimy sobie. Teraz będzie ściganie własnego cienia. Tu chciałbym polecieć wzdłuż tych brzózek i zagajnika. Zobaczymy, czy światło trochę pogra mi. Nie za bardzo, już jest za wysoko. Może odrobinkę. Tak. Nie za dużo pograło, ale jednak. Tu jest fajnie też. Tu jest super. Tu nie widać, muszę być ze słońcem. Pod słońce średnio widać na tym O3 Air Unicie, ale ze słońcem jak najbardziej. Którędy mógłbym jeszcze wlecieć? Tu?
Tu jest bardzo ciasno. A może tu? Tu na pewno. Tutaj jest super. Dobra. Świetna miejscówka. Nikt tutaj nie chodzi. Rewelacyjna. Teraz już byłem dość nisko. 14,9. Mam jeszcze akumulatora troszkę. Nie za dużo. Dobra, wznieśmy się odrobinę. Jestem lekki teraz na tym akumulatorze, ale tak to wygląda. Tak to wygląda pod światło. Jeszcze raz spróbuję. Chyba pod światło jest nawet lepiej. Ciekawsze są te ujęcia. Brzegiem lasu, pod światło lekko. Tu. I ta dróżka wygląda jak rzeka. Zaraz zrobię tam dive. Ta wygląda, kurczę, jak rzeka. Polecę kawałek pod światło, a później ze światłem jeszcze. Dobra, bo tu jest kawałek spacerowania. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, nie? Można polecieć nad nią. I za chwilę uderzyć prosto na ten zagajnik, tak jak tu. Chyba najlepiej. Tak mi się wydaje, że to było najciekawsze, to co dzisiaj mogłem zrobić. Jeszcze jedna próba. Tu można było przejść też. Wzniesienie i leciutkie opuszczenie będzie tu. Staram się szanować akumulator. Bo mam niewiele, 14,4 w tej chwili. Gdzie ja widziałem takie wejście? No było gdzieś tutaj, tu. Nie? Tutaj też super, tak. Rewelacja. Dobra, będę kończył. Wystarczy, wlecimy sobie jeszcze tak. No dzisiaj to wystarczy, bardzo fajna sesja o poranku. Mogłoby być odrobinkę lepiej, ale jest ok, jestem zadowolony. Ten rzepak już przekwita i zaczyna pylić. Jest naprawdę super sesja i podobało mi się, także bardzo serdecznie pozdrawiam. My tu mamy 14,2 i będziemy sobie powoli za chwilę wracać z Leonkiem już do naszej bazy. Słuchajcie, dotarliśmy szczęśliwie do auta. Każdy ma swój rzepak, mam i ja. Bardzo fajna przygoda, dzięki za oglądanie. Super poranek, w międzyczasie zrobiło się ciepło, ale to co chciałem powiedzieć, nie ponieśliśmy żadnych strat, co nie było takie ewidentne, bo ten rzepak jest prawie na wysokość człowieka, więc można pogubić wiele rzeczy po drodze, ale daliśmy radę. Fajnie śledził mnie też w spotlight teraz. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Do zobaczenia, cześć!